Zaproście też tych trudnych, obrażonych i tych złych. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Drodzy, kiedy przyjechałem z Medjugorje 4 lata temu, to zostałem proboszczem w Tarczku i poszedłem na pierwszą kolędę i podczas tej pierwszej kolędy zostawiałem w każdym domu tyle medalików, ile było mieszkańców i zostawiałem też jeden taki różaniec. I mówiłem często, że ten różaniec nie jest dla tych, którzy się modlą na różańcu, tylko dla tych, którzy się na różańcu nie modlą, czyli dla tych najsłabszych w modlitwie. I potem się okazało, że niektórzy ludzie, zresztą opowiadał mi to jeden właśnie z parafian, że nie było go wtedy na kolędzie i kiedy wrócił z pracy, rodzina mu mówi: słuchaj, to jest, ksiądz zostawił różaniec dla ciebie. Mówi: ale dlaczego dla mnie? No bo ty się najmniej na nim modlisz, na różańcu. No i on zaczął się modlić. Najpierw musiał się nauczyć jeszcze raz na tym różańcu modlić, a potem zaczął się modlić. I to zaczęło zmieniać jego życie i zmienia też do tej pory. Dlaczego ja wam o tym mówię? Dlatego, że rozpoczynają się kolejne już rekolekcje zawierzeniowe. To już będzie 22. edycja. I wy najprawdopodobniej uczestniczyliście już w tych rekolekcjach i powiecie: no ja już i uczestniczyłem, i odnawiałem, i już opowiedziałem o tym wszystkim moim przyjaciołom i znajomym, których znam, którzy mogliby z tego skorzystać. Ale czy do końca powiedziałeś wszystkim? Czy może nie pomijałeś kogoś, kto jest gdzieś daleko od Kościoła, o którym mówisz: a nie, on to się do tego nie nadaje, on to tego nie zrozumie, on to tego nie przyjdzie, wyśmieje to. Drodzy, bardzo was zachęcam do tego, abyśmy w tej edycji szczególnie zwrócili się do tych, których myślimy, że to wcale nie interesuje, że oni są daleko od Kościoła. Bo widzicie, często jesteśmy w błędzie. Osoby nawet, które wrogo się wyrażają o Kościele, które nawet, można powiedzieć, straciły wiarę, często są osobami, które po prostu czekają, aż im może ktoś właśnie powie tą dobrą nowinę, ktoś ich zainteresuje, ktoś ich po prostu zwyczajnie zaprosi. Najpierw taki przykład z klasyki literatury, z Mickiewicza. On w Dziadach, w trzeciej części Dziadów, w tym dialogu między głównymi bohaterami umieszcza taką scenę, kiedy jeden z bohaterów, Jankowski, bluźni imionom Jezusa i Maryi. I wtedy odzywa się Konrad, staje w obronie i mówi: słuchaj ty, tych mnie imion przy kielichach wara. Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara. Nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi. Drodzy, nawet ci, którzy gdzieś tam się są z boku, którzy są może właśnie daleko, ale ta miłość do Matki Bożej, ta wiara w naszym narodzie, ona jest jakby zakorzeniona bardzo, bardzo głęboko. I nawet ci, którzy gdzieś tam, do której się modli, nawet ten, który w nic nie wierzy. Też tak jest, taki wiersz. Drodzy, właśnie do tych idźmy. Do tych, którzy gdzieś tam są daleko. I powiedzmy, że Maryja cię zaprasza na rekolekcję. Maryja zaprasza cię do bliższej relacji z sobą i z Jezusem. Nie wiem, jak to zrobicie. Nie wiem, jak to powiecie. Ale postarajcie się. Znacie na pewno przypowieść o tym, jak Jezus opowiadał o zaproszonych na uczcie, że wielu zaproszonych odmówiło się od tego. Takich, których gospodarz zaprosił na wesele, mówią: a ja kupiłem pole, ja się ożeniłem, ja to, drugi tamto. I co wtedy gospodarz mówi do sług? Mówi tak: wyjdźcie, wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, lecz jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia,
aby mój dom był zapełniony. Drodzy, tak teraz też Jezus i Maryja mówią do nas, przynaglają nas, wyjdźcie na opłotki, wyjdźcie w te zaułki i przynaglajcie do wejścia. Przynaglajcie w tym czasie, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z tego zawierzenia. Dlatego proszę Was, skierujcie swoje właśnie kroki, szczególnie do tych, których... I powiedz, nie wiem jak Ci to powiedzieć. Na przykład tak, nie wiem jak Ci to powiedzieć. Chciałem Cię zaprosić na rekolekcje, które sam odbyłem. Nie wiem, zechcesz to, skorzystasz z tego, czy nie skorzystać. Wiesz co, ja ci bardzo, bardzo proszę, a Ty zrobisz co chcesz. I można mu wysłać link, albo tak jak to opracowali, jak to robili na przykład w Czechowicach, Dziedzicach, rozdawali tak zwane kody QR. Na przykład tutaj jeden z naszych administratorów, Daniel, zrobił taki obrazek. Z jednej strony jest Matka Boża, a z drugiej strony jest właśnie ten kod QR. Myślę, że tam na nasze grupy wstawimy te formularz, gdzie można wydrukować to z jednej i z drugiej strony, pociąć sobie na kawałki i właśnie rozdawać. Ja przed chwilą rozdałem tutaj pracownikom, którzy pięknie robią nam drogę koło kościoła i chętnie wzięli. Co zrobią dalej, czy skorzystają z tego, czy nie skorzystają, to już jest ich sprawa. Ja dałem im to. Czyli zaprosiłem ich w imieniu Matki Bożej na te rekolekcje. Dlatego jest jeszcze 2 dni. A może jeżeli już oglądasz ten filmik po rozpoczęciu, czyli po 4 września, to nic. Zapraszajcie. Wiem, że w pierwszych rekolekcjach nie wszyscy zaczynali od początku. 80 osób zaczęło od samego początku, ale potem jeszcze 320 osób dopisało się potem. I tak jest w każdych rekolekcjach. Zawsze ktoś jeszcze może się spóźnia. To może troszeczkę tak denerwuje tych, którzy już są, bo to dopisywanie troszeczkę tak wprowadza pewien taki zamęt, ale warto. I też nie denerwujcie się, jeżeli będziecie uczestniczyć w tych rekolekcjach, jeśli ktoś tam się dopisuje, wypisuje. Troszeczkę cierpliwości dla tych, którzy może są takimi troszeczkę spóźnionymi, ale zaproszonymi. Drodzy, powiedzcie, że te rekolekcje są może dość długie i może troszeczkę nawet wymagające, bo przychodzą materiały rano, po południu i wieczorem, ale jest to takie życie, zanurzenie się w Słowie Bożym, zanurzenie się w duchowości maryjnej. I jest to czas wielkiej łaski. Zresztą macie Ducha Świętego, macie wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, macie jej przykład i na pewno będziecie kreatywni, będziecie wiedzieć jak to zrobić. Zapraszam Was wszystkich do dzieła ewangelizacji. Nie tylko mówcie o rekolekcjach, mówcie o świadectwo swojego życia i mówcie to tym, którym wydaje Wam się, że nie nadają się, że tego nie przyjmą, że oni to odrzucą. Mówcie to wszystkim. Bo właśnie pod taką skorupą czasami, pod tym zimnym spojrzeniem, pod tym może i takim taką postawą krytyczną w stosunku do Kościoła, kryje się właśnie to małe dziecko, które szuka swojego ojca, szuka swojej matki. I może właśnie Ty jesteś tym, na którego on czeka. Dlatego na to dzieło ewangelizacji, dzieło mówienia o miłości Bożej i zapraszania na ucztę w niebie. Z serca Was wszystkich błogosławię. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.